Jesteśmy tutaj jak co piątek o tej godzinie, żeby wam ogłosić dobrą nowinę, żebyście mogli zostać uratowani, żebyście mogli zostać zbawieni. Być może to słowo bardzo religijnie ci się kojarzy z różnymi obrządkami w kościele katolickimi, ale ja też zostałem, w zasadzie większość ludzi w Polsce została wychowana w tym systemie religii, która tak naprawdę nie przedstawia rzeczywistego obrazu Boga. Czyli jest zakrzywiony, tak jak w takim lustrze, które jest zbite. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus, który nie ma związku z żadnymi sakramentami, nie ma związku z żadną religią. Jezus Chrystus, który jest prawdą, drogą i życiem, zapłacił za wszystkie twoje grzechy i wstał z martwych. Jeśli uwierzysz w tą informację, zostaniesz zbawiony, narodzisz się na nowo, a wieczność spędzisz w niebie. Nie ma żadnego czystca, nie ma żadnej reinkarnacji. Każdy, kto nie uwierzy w tą informację, idzie do piekła. Jak i lat do tyłu, właśnie szukając ratunku do swojego życia, ponieważ urodziła mi się chora córka i miałem nieszczęśliwe małżeństwo i w tej właśnie niemocy, mając związane swoje ręce, a jako człowiek logicznie myślący, zacząłem szukać ratunku do swojego życia, a że przyszła mi myśl, żeby wziąć do ręki Biblię i ją czytać, zacząłem ją czytać i zacząłem grzebać, zacząłem szukać. A jest napisane, że kto szuka, ten znajduje. Znałem coś takiego wcześniej i wiecie, kto to powiedział? Jezus. Szukajcie, a znajdziecie. Ale dzisiaj przybliżyło się Królestwo do was, żeby wam powiedzieć, jaka jest prawda. Że możecie zostać uratowani od wszelkiego kłamstwa, możecie zostać uratowani od pycha wiecznego, które grozi każdemu człowiekowi, który się nie narodzi z Jego Bożego Ducha. Bo Jezus powiedział, że ten, kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie wejdzie do Jego Królestwa. Jedyną bramą do zbawienia, jedyną bramą do Boga, jedyną bramą do nieba jest Jezus Chrystus, który wziął wszystkie twoje grzechy na krzyż i wstał z martwych. To jest dobra nowina, kochani. I każdy dzisiaj może zdecydować. Tak naprawdę to ty masz wpływ, co się stanie z tobą po śmierci. I nie jesteś w stanie sobie zasłużyć na to swoimi dobrymi uczynkami. Nie jesteś w stanie sobie zasłużyć na to tym, że będziesz chodził do kościoła co niedzielę i będziesz tam siedział w ławie godzinę i będziesz dawał na tacę 5 zł, a później będziesz tam wychodził. Nie, to tak nie działa. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zaczyna się od nowego narodzenia, od uznania Jezusa jako Pana i Zbawiciela, od odwrócenia się od swojego grzechu, od swoich uczynków, spokutowania z tego, po prostu uznania tego, że potrzebujesz ratownika, bo potrzebujesz ratownika, chociaż tak naprawdę nie jesteś świadomy tego. Wielu z was nie jest świadomych tego, że potrzebuje Zbawiciela. Otóż jesteśmy tutaj po to, żeby wam oświetlić, żeby wam rozjaśnić sprawę, jak jest. Mówi, jak jest. Jezus jest jedynym ratunkiem dla ciebie. Jezus jest jedynym ratunkiem dla ciebie. Możesz zostać dzisiaj zbawiony. Twój duch może się narodzić na nowo. Jeśli nie znasz Jezusa, to masz w sobie martwego ducha. Jeśli twoim Panem nie jest Jezus, to jest nim diabeł. Dzisiaj możesz zostać zbawiony, możesz zerwać z diabłem, możesz związać się z Bogiem na wieki i nic cię nie będzie mogło już wyrwać z Jego ręki, jak mówi Biblia. Biblia też mówi, jeśli dzisiaj usłyszysz głos Jego, a słyszysz Jego głos, ponieważ mówię właśnie do ciebie i ten Bóg mówi przez moje usta, jeśli dzisiaj usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj serca swego. A więc nie zatwardzaj swojego serca na słowa życia, które dzisiaj do ciebie mówię, człowieku. Bo ja też kiedyś byłem człowiekiem zagubionym, który tak naprawdę był na drodze do piekła. Tutaj jestem. Ale dzisiaj możesz odwrócić swój los i możesz zostać zbawiony, a po śmierci możesz spędzić wieczność w niebie. To jest bardzo dobra nowina. Możesz zostać zbawiony. Pamiętaj, że własnymi uczynkami to, że dajesz na jakieś cele charytatywne, jak tutaj wcześniej poprzedniczka moja mówiła, albo na cokolwiek, albo że robisz ludziom
różne przysługi, że starasz się być dobry, jesteś moralnym człowiekiem. Tak, ja też kiedyś byłem moralnym człowiekiem, ale to nic nie daje. To nic nie daje przed Bogiem. Jak święty Paweł napisał, że choćbym całą majętność swoją rozdał, a ciało swoje na spalenie, nic bym nie zyskał, jeśli miłości bym w sercu nie miał. A Bóg jest miłością. Chociaż to słowo też zostało wykrzywione bardzo. I dzisiaj się bardzo źle rozumie to słowo. A to właśnie Jezus przyszedł po to, żeby pokazać, jaka jest miłość. Jeśli masz jakąś chorobę, na coś cierpisz, to przyjdź do nas, położymy na ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. Jezus powiedział, kładźcie ręce na chorych, a oni zostaną uzdrowieni. On wziął każdą chorobę na krzyż, abyś mógł zostać uwolniony od każdej choroby. Nieważne, czy to psychiczna, czy to choroba fizyczna. Może zostać uzdrowiony. Uzdrawiam chorych. Wierzę w Ewangelię. Powiedz, Jezus powiedział, że każdy, kto we mnie wierzy, a ja wierzę w Jezusa, może robić to same rzeczy, co ja, a nawet i większe. On uzdrawiał chorych, ja uzdrawiam chorych. On wyganiał demony, ja wyganiam demony. Więc możesz mnie wypróbować. Jeśli na coś chorujesz, to dawaj. To jest perła. To tak jak przechodzicie, teraz może obojętnie wielu z was tak przychodzi, a może się wstydzicie podejść, albo zatrzymać. To tak jakbyście przechodzili koło perły, albo koło walizki pełnej dolarów. Powiedzmy, że miliony dolarów otwarte. Nikt nie przechodzi, nie chce tego wziąć. Wiecie. Ale tak naprawdę ja stoję z czymś takim, a nawet jeszcze bardziej. Ponieważ krew Jezusa zapłaciła wszelką cenę za każdego człowieka. Za każdego człowieka. Nieważne skąd. Nieważne jakiej kultury, nieważne jakiej rasy. Nieważne co ma w głowie. Jest napisane w Biblii, że i głupi na tej drodze nie zbłądzi. Bóg zapłacił za głupich, za mądrych, za pięknych i brzydkich, za bogatych i biednych, za słabych i za tych mocnych, za każdego. Po prostu dzisiaj się upusz. Uwierz w to, że Jezus zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych. Uznaj tego Jezusa swoim Panem i swoim Zbawicielem. A narodzisz się na nowo i staniesz się realnie dzieckiem Bożym. A wieczność spędzisz w niebie. Amen.